Lustro dla wszystkich zakochanych. Aktualizacja. Co tydzień robię aktualizację lustra dla Was. I witam oczywiście wszystkich bardzo serdecznie w ten nów księżyca. Po naszym rytuale wczorajszym. Mam nadzieję, że Wasze świece się wypaliły. Moja się wypaliła. Paliła się do rana na tarasie. Oczywiście w zabezpieczeniu blaszanym i dzisiaj rano się właśnie do końca wypaliła. Także mam nadzieję, że Wasze świece też się wypaliły. Witam wszystkich moich kochanych subskrybentów, nowych słuchaczy. Mam nadzieję, że zasubskrybujecie mój kanał dziś z dzwoneczkiem u góry, by dostawać codzienne premierki moich wróżb na różne tematy. Zapraszam do lajkowania z kciuczkiem w górę, do komentowania, bym czuła Waszą obecność, byście mnie inspirowali. Oraz zapraszam na wróżby indywidualne, które można nabyć poprzez maila. Mój adres e-mailowy umieszczam zawsze pod filmikiem i w komentarzach. Także piszcie, jak potrzebujecie wróżby indywidualne na podstawie dat urodzenia i zdjęć. A ja powróżę Wam, oczywiście wyślę Wam warunki takich wróżb indywidualnych. Kochani Państwo, zabieramy się dzisiaj do lustra. Prawa strona to Ty, osoba pytająca, czyli Ty, która myślisz o Twojej osobie ukochanej. Twoja osoba ukochana jest po stronie lewej, czyli tutaj. Ty, osoba pytająca, wyglądasz tak. Osoba, którą pytasz, ukochana, wygląda tak. No jesteście od siebie troszkę odwróceni, Ty jesteś odwrócona, jakbyś wyczekiwała, rozmyślała, on patrzy na Ciebie. Takie karty dzisiaj wylosowałam, taka konstelacja kart. On jakby czekał, może czekał na Twój znak. Ty odwracasz się od niego, nie wiesz co masz robić, myślisz, rozmyślasz. Natomiast wyglądasz bardzo dla niego powabnie i atrakcyjnie. Taka konstelacja kart dzisiaj Waszych. I zobaczmy, co pokażą karty, jakie są Wasze myśli, uczucia i zamiary. Zaczynamy od Was, osoba pytająca, Wasze myśli. Wasze myśli są takie, że chcecie kontaktu. Chcecie kontaktu, komunikacji, pisania, spotkania. Chcecie, by sprawy Waszego spotkania, komunikacji rozwinęły się bardzo pozytywnie, dobrze. By wszystkie problemy tutaj przeszły i by nastało znowu słońce, czyli bardzo pozytywny, dobry dla Was czas. Także pragniesz spotkać się, pragniesz komunikować. Natomiast Twoja osoba ukochana tutaj zagrywa coś nieszczerze. Jest tutaj jakiś, nie wiem, nieuczciwość, nieszczerość, być może fałszywe szczęście, fałszywe kontakty. Tutaj ta osoba być może myśli sobie sprytnie, klewa, że tutaj będzie udawała na wielkie szczęście, wielką miłość, by Ciebie zwabić, by Ciebie odzyskać, by Ciebie uwieść. Tutaj mamy jakąś grę, taką bardzo sprytną, bardzo wyrachowaną, wyrafinowaną, prawda? Lis, także lis jest oczywiście sprytny, który ma egoistyczne pomysły, także uwaga, tutaj on ma być może jakieś sprytne, jakimś sprytem po prostu, jakimś sprytem, jakąś sprytną grą chce tutaj Was znowu przekonać do szczęścia. Niemniej jednak to szczęście jest znowu krótkotrwałe. Tutaj następnie, kochani, co Was łączy w myślach? Łączy Was 10 kielichów, czyli miłość, pragnienie szczęścia, pragnienie spełnienia marzeń, pragnienie bycia razem w szczęśliwym związku, w szczęśliwej rodzinie, pragnienie pięknej emocjonalności, uczuciowości, miłości, pragnienie radości, bycia razem. Po prostu, no nie wiem, szczęśliwa para, szczęśliwa rodzina, szczęśliwe dzieci. Wszystko to, co pokazuje ta karta, czyli apogeum szczęścia, to Was łączy. Tego pragniecie, tego szukacie i o to walczycie. Jakby łączy Was wspólna myśl o pragnieniu bycia szczęśliwym, kochanym i w szczęśliwej relacji. Tutaj być może czujecie taki potencjał, że możecie być razem. Dlatego tutaj on znowu próbuje
i Ty pragniesz też się spotkać. Teraz schodzimy na poziom serca, czyli poziom emocji. Co myślicie? I teraz jest to bardzo ciekawe, ponieważ to, co on miał w głowie, wy macie tutaj w sercu, czyli lis. Lis i kotwica, czyli jakby fałszywa stabilizacja, fałszywa stabilność. Czujecie tutaj może, że on nie jest do końca szczery, że nie wolno mu zaufać, że nie ufacie, nie wierzycie. Też myślicie, że on nie może wam, nie jest w stanie wam być może dać stabilności. Wy chciałybyście stabilnego związku, owszem. Natomiast nie do końca ufacie i wierzycie, że on chce rzeczywiście związku stałego, stabilnego, stabilizacji. Jakby nie było tej zaufania z obopólnej strony nawet, powiedziałabym. U niego w głowie, w myślach, u ciebie w sercu jakaś nieszczerość, nieuczciwość, być może zdrada, być może kłamstwa. Wy myślicie, że on być może kłamie, że chce stabilnego związku. Nie wierzycie mu w tej kwestii, nie ufacie mu. Myślicie, że on jest tylko po prostu jakiś, nie wiem, lawirant, kasanowa, nieuczciwa osoba w stosunku do was, nieuczciwy partner. Teraz on, co on myśli? Myśli o podróży, o tym, że chce się spotkać, o tym, by między wami doszło w końcu do spotkania, do tego, jeśli nawet dzieli was, nie wiem, odległość jakaś geograficzna, miasta, kraje, kontynenty, morza, oceany. On myśli tutaj o spotkaniu, o podróży, o tym, byście się spotkali. I o wspólnej drodze, o tym, by kompas wam pokazał wreszcie jakiś wspólny kierunek drogi, którym moglibyście pójść. On myśli o tym, by tutaj wspólnie zaplanować coś, być może jakieś spotkanie właśnie. Czyli to, co ty miałaś w głowie, myślisz o spotkaniu, o komunikacji, on ma w sercu. Chce się spotkać, chce, by sprawy rozwinęły się tutaj pomyślnie, byście się zobaczyli, jakaś podróż, która ma was połączyć. Co tutaj jest wspólnego w waszym sercu, w waszych uczuciach? W waszych uczuciach jest cierpliwość i oczekiwanie na jakby rozwój tej relacji, rozkwit tej relacji, co trwa bardzo długo, ponieważ 7 pentakli, 7 monet to karta bardzo powolna, do 7, nawet do 7 miesięcy. Ale oboje jakby wiecie, że powoli się to rozwija, natomiast chcecie widzieć jakby wreszcie owoce, rezultaty tej miłości, tego romansu, tych uczuć, żeby coś się wreszcie z tego udało, wyłoniło, żeby coś z tego urosło, żeby coś z tego wykwitło, tak? Także tutaj czekacie na rezultaty tej miłości, tego uczucia, tego pragnienia bycia razem, co trwa bardzo długo i mozolnie, to jest fakt. Następnie, kochani Państwo, Wasze zamiary. Wasze zamiary, Twoje zamiary, Ty jesteś zablokowana. Zablokowana, to Ciebie obciąża, przeciąża, jest balastem ta znajomość dla Ciebie, ta relacja. Jakbyś tutaj była cała zablokowana, oziębła, jakby nie dopuszczasz tutaj tej relacji, stoisz na bezdrożu, nie wiesz, jak się zdecydować, na co się zdecydować, czy jakby zaufać mu, czy być z nim, czy dać sobie spokój. Tutaj jakby nie umiesz podjąć konkretnej decyzji i wahasz się, zastanawiasz. Masz lęki również przed tą relacją, duże lęki, szczury. Tutaj są jakieś straty w tej relacji, które się z różnych powodów u każdego z was inaczej zdarzyły, jakieś straty, może jakieś osoby trzecie, które się mieszały, plotkowały, tutaj szczury wyrządziły szkody. To są też lęki. Lęki Twoje przede wszystkim, by zdecydować się konkretnie, czy być z nim, czy nie być, czy zerwać tą relację, czy pójść na całość tutaj. Jesteś cała zablokowana. Problem polega na tym, że straszne blokady, oziębłość, lęki, po prostu, no, które są tutaj widoczne i brak decyzji, brak konkretnej decyzji, czy pójść w tą relację, czy spróbować, czy dać szansę tej relacji. U niego w zamiarach i planach
On ma nadzieję, że wszystko się dobrze potoczy. Być może nawet chciałby tutaj założyć z tobą, nie wiem, rodzinę i dziecko mieć, bociany, ale są tu jakieś komplikacje. Są przeszkody, komplikacje. Być może jest jakaś eks, kobieta, żona, przyjaciółka, być może jest jakaś inna przyczyna, nałogi, choroby, które nie dają się tutaj dobrze rozwiązać, dobrze rozwinąć tej relacji. Tutaj jakieś przeszkody, zawiłości, niejasności, zawikłania, problemy, po prostu opóźnienia w rozwoju tej relacji. I do tego on chciałby właśnie porozmawiać, wyjaśnić coś, tak? Rozmowy być może frustrujące, niepokojące, być może rozmowy frustrujące, być może kłótnie, sprzeczki, ostra wymiana zdań, ale te rozmowy on by chciał porozmawiać, być może o was, o waszych uczuciach, o waszym związku, o tym, co pragniecie. Tutaj jest z jego strony w zamiarach rozmowa. To, co was łączy w zamiarach, to jest siła. Siła, która jest potrzebna do pracy nad tym związkiem. I łagodność baranka. Łagodność baranka, czyli cierpliwość, wyrozumiałość, akceptacja drugiego człowieka, partnera. Siła do przetrwania wszystkich waszych problemów, dylematów, ale również ta łagodność, która przyniesie harmonię, balans, byście się porozumieli, zrozumieli, dogadali. Siła lwicy, siła lwa i łagodność baranka, czyli te dwa aspekty potrzebne są, byście się mogli dogadać. Też to, co was łączy w zamiarach, jest wielka seksualność, wielka chemia, która was pociąga. Wiecie, jesteście tego świadomi, że między wami istnieje duży pociąg seksualny, duża ta taka magnetyczność, przyciąganie i to również was inspiruje, czyli nie pozwala wam zapomnieć o sobie. Potrzebne tutaj są właśnie no, niezmierzone siły, by tutaj jakoś się dogadać, by jakoś być razem, by jakoś to przetrwać. Różne dylematy, różne problemy, różne, no powiedziałabym, różnice między wami, które są tutaj wyczuwalne, jakaś nieufność, niewiara, nieuczciwość, nie wiem, jakieś niedowierzanie, też lęki, żeby to wszystko przetrwać, potrzebujecie dużo, dużo siły. Ale również łagodności. I tutaj też w przełożeniu mamy cesarzową, czyli piękną kobietę. Na pewno jest tutaj z jego strony również chęć macierzyństwa, związku, rodziny. Jesteś dla niego piękną kobietą, płodną, kreatywną, cudowną wręcz. I tutaj on pragnie rzeczywiście zbudować coś z tobą, z tą piękną osobą, tak, kobietą, zbudować coś, ponieważ no, cesarzowa jest kobietą piękną, silną, kobiecą i płodną, kreatywną, on ciebie tak widzi, postrzega i tutaj też jest oczywiście ciąża jako temat, dziecko, były bociany, tu jest ciąża, czyli być może chce właśnie rodziny, dziecka, być była jego żoną, jego kochanką, jego partnerką, którą on podziwia. W ten sposób tutaj myśli o tobie, zobaczmy jeszcze energie, jakie są ważne dla tej relacji. Proszę o kartę energetyczną. Proszę o kartę energetyczną. Proszę o kartę energetyczną. Dla tej relacji. Proszę o kartę energetyczną dla tej relacji. The world. The world, czyli świat. Świat, który stoi przed wami otworem. Świat, nowa droga, którą powinniście podążyć. Powinniście się otworzyć na świat, czyli na nową szansę, na nową perspektywę, na nową drogę razem
Powinniście dać tej relacji szansę. Powinniście, jeśli dzieli Was jakaś odległość, to powinniście zdecydować się na podróż, otworzyć się, by się spotkać, by spróbować. The world. The world, świat stoi przed Wami otworem. Nic nie stoi jakby na przeszkodzie, by się spotkać, by spróbować, by zaryzykować. Zobaczmy, kochani, co chce on, ta osoba ukochana, Wam powiedzieć. Vertrauen, czyli zaufanie. Um etwas verändern zu können, muss man es zuerst akzeptieren. Żeby coś zmienić, żeby móc coś zmienić, musisz najpierw to zaakceptować. Czyli najpierw zaakceptować być może Wasze różnice, Wasze inne sposoby myślenia i później próbować coś zmienić na lepsze. Tak podpowiada Tobie tutaj również on, Twoja osoba ukochana. Dziękuję serdecznie wszystkim kochanym słuchaczom. Zapraszam do komentowania, czy to lustro z Wami rezonuje. Zapraszam do lajkowania z kciuczkiem w górę i do subskrypcji. Wszystkie osoby nowe zapraszam do subskrypcji. Dziękuję i do usłyszenia już wkrótce.